Rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj zaprosiłem do programu Kobiety Talentów wielu, ale też wielu sprzeczności. Taką tezę postawię na początek i postaram się udowadniać w czasie tych dwóch godzin. Katarzyna Pakosińska, Basilaszwili. Dzień dobry. Chciałam tak nieznacznie się zaznaczyć, że fantastycznie, że wspaniale. Tak, tak, a ja chciałem wytłumaczyć, co pokazałeś, bo to jednak radio, więc stwierdziłem, że to właśnie chciałam niezauważanie, tak, to był gest dla ciebie, ale widzę, że już poszło. No tak, przecież teraz poszło. Radio to również kamerki. Tym bardziej tak, po naszej rozmowie, to na początek tylko dodam, będziemy też wideo na YouTubie, ale to jak skończymy rozmowę na antenie, bądźcie z nami. Katarzyna Pakosińska dzisiaj w studio, rozpoczynamy naszą rozmowę, pierwsze 7 minut, czas start. Powiedziałem, że talentów wielu i sprzeczności wielu, to zacznę od tych talentów, bo... Nie, zacznij od sprzeczności. Tak, tak, bo to mnie ciekawi, co tam jakby... Tak sobie o tych sprzecznościach pomyślałem, że często opowiadasz, mówisz o tym, że byłaś, czy jesteś trochę nieśmiała, introwertyczna, a z drugiej strony kojarzysz się zupełnie inaczej. To jest ta pierwsza sprzeczność. Co ty na to? Ale to chyba dobrze, że to się łączy. Mhm. Ja zrobiłam całkiem niedawno taki test, w jakiejś gazecie otworzyłam taki test właśnie z psychologii, czy jesteś ekstrawertykiem, czy introwertykiem. Ja mówię, no to zobaczymy, co wyjdzie z tego. No i na początku tak rozwiązuję ten test, no i wychodzi, że jestem introwertykiem, więc fajnie, fajnie. Druga połowa testu, że jestem ekstrawertykiem, czyli jestem takim zlepkiem, puzzlem, mieszanką. I to by się rzeczywiście zgadzało i chyba dzięki temu mogę wykonywać zawód, jaki wykonuję, bo potrafię balansować. Jakby to, taka moja regeneracja to jest właśnie wewnętrzna, czyli tak już schodzę ze sceny, jak już nie wystawiam się na widok publiczny, to jest właśnie to w środku i to jest odpoczynek i ładowanie baterii, a potem z kolei, kiedy już się tęsknię za tą drugą moją stroną, to właśnie wychodzę na scenę, wychodzę właśnie przed publiczność i wtedy się dzieje. No to... Także to jest chyba fajnie, no. Ale się zdziwiam, że można być jednym i drugim jednocześnie. Czyli jednym. W takim razie nawiążę do tego, co powiedziałaś. Zawód, który wykonuję, bo tutaj czai się kolejna tajemnica. No właśnie, jaki zawód wykonujesz? No, zrobiłam ostatnio też takie podsumowanie w związku z jubileuszami, które mnie tknęły i dotknęły. Bezboleśnie jakoś, ale dotknęły, więc to ostro poczułam. I wypisałam sobie zawody, którymi się parałam przez te 30 lat i wyszło mi, że było ich 50. Także widzisz, także jest ten wachlarz jest ogromny. Poczynając od komentatora sportowego na wyścigach konnych, woźnej, takie najbardziej zadziwiające, które wykonywałam. No to oczywiście też grafikiem, także naprawdę jakby spektrum jest dosyć szerokie. Ale zauważyłam, że baza jedna, słowo, tak naprawdę słowo. Mhm. Bo nawet jeżeli bawiłam się plastycznie, to bawiłam się liternictwem, które najbardziej kocham i takie graficzne rzeczy. Także zawsze to słowo i zazwyczaj jest to coś pogodnego. Mhm. Także jakaś taka baza wspólna jest. Wspólny mianownik. No. To w takim razie zapytam o to słowo mówione. W której wersji tego słowa mówionego czułaś się, czy czujesz teraz najlepiej? No najlepiej czuję się, kiedy mam na żywo spotkania z publicznością. To jest coś niepowtarzalnego. I bardzo często się osoby mnie pytają, jak to jest wykonywać ten sam tekst po 1000 razy. To nie wiem, co twoi goście mówią, aktorzy, którzy przychodzą, ale w moim przypadku jest tak, że każde spotkanie z widzem jest inne. Mimo, że tekst jest podobny, ale energia, która wtedy się przetacza między nami, jest zawsze inna, bo każdy przychodzi z danym nastrojem, danego dnia, jakimś humorem. Ja też mam jakąś swoją energię i ta mieszanka powoduje, że każde to spotkanie jest inne i sprawia, no mam nadzieję, że to dwa wektory są moimi, I drugiej stronie również. No coś tam załatwiamy fajnego. Ostatnio tak trochę głębiej schodzimy, jeżeli chodzi o śmiech, bo dużo osób teraz zaprasza mnie na takie dyskusje, na odczyty, wykłady dotyczące śmiechu, filozofii śmiechu. Mhm. A to bardzo lubię, bo to mnie bardzo interesuje. To jeszcze na studiach miałam taką smykałkę, więc tam zaczytywałam się Bergsonem, Homo Ludens, wszystkie książki Heisingi, więc żeby tak więcej się dowiedzieć, jakby o co w tym wszystkim chodzi. Żeby też jakby uświadamiać jakby drugiej stronie, która obserwuje rozmaite zmagania satyryków, estradowców, że to nie jest tylko tak, żeby nas rozbawić, tylko tu się dużo rzeczy dzieje pod spodem. To jest dużo kreatywności, twórczości, wolności. No i o tym w zasadzie cały czas chciałabym pod spodem mówić. Oprócz tego bawić. Śmiech. No tak, no jesteś panią od śmiechu, to nie będziemy... Tak, ale ja już polubiłam to. Kiedyś tak? Naprawdę się jakoś to mnie płoszyło, bo wydawało mi się, że ta wizytówka trochę zasłania inne rzeczy, którymi się zajmuję.
ale jest to, to fajne, taka, taka wyjściowa, bardzo dobra. To tak mi się teraz przypomniało, ja kiedyś też takie zajęcia na studiach miałem. Kazano nam się śmiać. Tak technicznie, a potem to przeradzało się w jakąś orgię po prostu śmiechu i tak oczyszczało i tak wspaniale wpływało nie tylko na głos, nie tylko na otwarcie, ale w ogóle tak, takie doładowanie energetyczne. To cała joga śmiechu, to oczywiście też to działa. Nawet jeżeli jest to wzbudzane na początku sztucznie, ale kiedy jakby ciało się przyzwyczai, tak, to potem to już rusza, człowiek wchodzi w to. Praktykujesz? Nie muszę. U mnie to jakoś dzieje się. Znaczy, u nas to chyba po kądzieli idzie, bo zauważyłam, że panie w naszej rodzinie są dosyć radosne. I to widzę, przekazałam jakby również mojej córce. Lepiej się z tym żyje, mówiąc krótko. Ostatnio bardzo dużo rozmawialiśmy na temat lęku. Jakieś takie jakoś rozmowy, że każdy wchodzi i jest w jakimś takim teraz, no w związku z tym, co oczywiście, co niesie nam rzeczywistość, że jakieś takie lęki nosimy i z tych lęków biorą się rozmaite rzeczy. I śmiech, wydaje mi się, jest takim instrumentem, który potrafi ten lęk, który wszyscy nosimy, no w miarę chociaż może nie kompletnie rozbroić tą bombę, ale tak zneutralizować i pozwalać po prostu żyć radośniej, z większym optymizmem. Także no pod tym się podpisuje trochę jak taki Don Kichot z wiatrakami. Od tych 30 lat walczy o ten uśmiech, bo to nie tylko chodzi o śmiech, ale właśnie taką pogodę, żebyśmy jednak trochę się dystansowali, patrzyli często na wiele rzeczy z przymrużeniem oka. No po prostu jest łatwiej. Choć też ten śmiech bywa, tak sobie teraz pomyślałem, nerwowy, bo też niektórzy tak mają, prawda? No, ja zaczęłaś też o mojej nieśmiałości. To mi śmiech pozwolił ją pokonać. Jako osoba bardzo nieśmiała, która najchętniej chciałabym, żeby nikt na mnie nie patrzył. Chciałam wykonywać pracę gdzieś w cichości, w jakimś kameralnym atelier. No, stąd było liceum plastyczne, więc myślałam, że będę ilustrowała książki dla dzieci, bo od razu tak się profilowałam, że grafika. No ale właśnie, no, spotkałam grupę fantastycznych osób, bardzo twórczych. Mi też wtedy się po prostu wylewało, że po prostu musiałam gdzieś się wyrażać. No akurat forma kabaretowa na polonistyce była tym czymś, czego w tym momencie bardzo potrzebowałam, bo to też łączyliśmy z takie prace scenograficzne, tutaj pisane były teksty, a poza tym były spotkania z ludźmi, to jest to, co ja najbardziej lubię na świecie. No i tak ta moja nieśmiałość zaczęła się chować, bo miałam obok siebie jakby takie wsparcie. Za jakiś czas pojawiała się akceptacja też z drugiej strony, że widz też chce to oglądać. No i poszło. Także ta nieśmiałość jest cały czas, ale nauczyłam się jakby przekuwać tą nieśmiałość na odwagę. Nie wiem, to może taki paradoks, ale coś takiego jest, że raczej mnie to nie hamuje, a pozwala mi frunąć wyżej. My frunimy dalej w programie. 7 minut minęło. Katarzyna Pakosińska jest ze mną dzisiaj w studiu. Wracamy za moment. Kolendra to jest hasło wywoławcze kolejnego z naszego spotkania 7-minutowego. Katarzyna Pakosińska, Basilaszwili, co podkreślam znowu. Zostałem pochwalony na początku programu tutaj za ładną, jak rozumiem, wymowę tego nazwiska. Aż kolczykami zatrzęsłam. Słyszę. Z radości. Wątek gruziński oczywiście musi być. To są takie stałe tematy, były i będą, tak się umówmy, dobrze? Mam nadzieję, że nie masz ale nic przeciwko. Ale bardzo, bardzo je lubię. Ale ten wątek gruziński, kiedyś zresztą rozmawialiśmy już na ten temat, na temat tej wyprawy z pruszkowiakami. Pruszkowiacy, dobrze się nazywa zespół, do Gruzji. Mówię o kolendrze, dlatego że kiedyś znajoma mówi do mnie, wiesz co, ja nie lubię kolendry. Ja mówię, Boże, co ty będziesz w tej Gruzji robić? No w Gruzji byłoby słabo. No tylko na mąkach by można było wtedy jechać, czyli typu haczapuri jakieś, ale tak to w każdej potrawie gruzińskiej kolendra się znajduje. Naprawdę. Tak, ja też. Gruzini bardzo ją lubią. Polubiłem. No ja akurat jestem fanką. Ja też naprawdę w domu chyba nie ma potrawy, do której bym tam nie wtłukła tego. Nawet jak mam w ziarenkach, to biorę moździerz i więc ta przyprawa nawet jest u nas w domu przyrządzana. No jest smaczne, ale również znam osoby, które tego nie za bardzo. Ale nie, no coś tam w Gruzji by się zjadło bez tej kolendry, także nie jest tak źle. No chociażby właśnie takie haczapury, których tam rodzajów jest miliony. Zapytałem o tę kolendrę, bo powiedziałaś kiedyś, że Gruzja odcisnęła ślad na twojej duszy. I tego chciałbym się teraz tak uczepić. Co tutaj w tej duszy się zadziało i co to dokładnie było, że tak zostało na zawsze? No to jest takie czucie od pierwszego jakby momentu, kiedy w Gruzji się pojawiłam, rok 87. I na pewno był to taki czas, kiedy Kasia dojrzewała, kiedy właśnie dostałam się wtedy do liceum plastycznego. Jest taka fascynacja sztuką, architekturą. No wszystko było. I zazwyczaj
poszukiwałam takiej słoneczności. No, moje dzieciństwo miało mało słoneczności, bo tak czasy, jakie były. Chociaż i tak sobie je nakręcałam, żeby były piękne, kolorowe. Sama nakręcałam całe towarzystwo, organizowałam jakieś zawody, nie tylko na trzepaku, więc to się w ogóle działo tak wielowymiarowo, bo przynosiłam chociażby na naszą, w Milanówku rzeczywistość, rzeczywistość bajkowości, chociażby dzieci z Bullerbyn, więc stąd tak to było, no fajnie, naprawdę było fajnie i do tej pory, jak tam wspominamy sobie, to było to fajne dzieciństwo, ale tego słońca i takiej radości to może na co dzień nie było, a Gruzja jakby tą taką słonecznością od razu mnie otoczyła i to było takie... O rany, jestem w domu, a jestem tam pierwszy raz. Nic o Gruzji nie wiem. No wiedziałam, że Tbilisi to jest oczywiście stolica. Coś tam wiedziałam, że Filipinki o Batumi śpiewały w jakichś cykadach. I tyle. I tyle. I tu się wiedza kończyła. Jeszcze herbata była. Jeszcze herbata była gruzińska. No i oczywiście Grigori z Czterech Pancernych i Psa. No. Aha, no tak. Wielka miłość. No, wielka moja miłość, tak. Do tej pory się dziwię, że właśnie nie Janek Kos, ale właśnie Grześ. No ale widać, coś już wisiało nade mną. No i Gruzja naprawdę, to wtedy też się coś bardzo ważnego wydarzyło dla mnie, bo zazwyczaj stałam gdzieś w trzecim rzędzie w zespole, nie wysuwając się. Znowu chciałam być w grupie, ale tak, żeby mnie nie do końca było widać. A Gruzini mnie z tej grupy wyłowili i wówczas powierzyli mi tajniki tańca gruzińskiego kartuli, który jest w ogóle zamkniętą historią dla cudzoziemców. A postanowili, że coś w tej dziewczynie jest takiego, ona jest taka nasza. To naucz mi ją. I naprawdę wtedy przez ten miesiąc ćwiczyłam. No i do dzisiaj kartuli tańczę. Parę lat temu powtarzałam ten taniec z zespołem Suchiszwili, na pewno świetnie znanym zespołem tutaj słuchaczom. Także no wielka, wielka frajda. Tak zaczęło się właśnie od sztuki, od takiego, od nie wiem, od mowy, od pisma, od odczucia. No taniec, najpierwsza miłość, no nie uciekniemy od tego. No pierwszy raz się wówczas zakochałam. A myślisz, że gdybyś wtedy w tym wieku pojechała do Włoch, to by było inaczej? Jeździliśmy dużo wtedy, bo tak zwane zespoły folklorystyczne miały możliwość odwiedzania rozmaitych państw, więc była Katalonia. O, Katalonia też się świetnie czułam w Katalonii, ale to nie było to coś. Była też Finlandia, jeszcze istniejąca Jugosławia, a Gruzja, ojej, że czyli to moje. Jednak. Tak, czyli tak, jednak. Tak, że to był wybór. Znasz osoby, masz osoby w swoim otoczeniu, które w ten sposób, które też tak miały, czy jesteś gdzieś tak odosobniona? Nie, dużo osób ma takie właśnie swoje drugie miejsce na ziemi. No właśnie wiele osób zakochało się, właśnie są Włochy, mam bliską koleżankę, która absolutnie Chorwacja, ktoś tam Portugalia, ale właśnie, że pojechał i ojej, jest jakiś taki magnes, że czuję, że tam jest jego miejsce. A na walizkach mieszkasz trochę? Jesteś na walizkach? A już zrezygnowałam z tych walizek. Już nie? Walizki zostają tylko na trasy koncertowe. Teraz fajna trasa jubileuszowa, więc bardzo, bardzo mnie to kręci, bo się program bardzo rozwinął. Mam fantastycznego pianistę obok siebie, Jacka Piskorza, więc to się zrobiło takie muzyczne, więc taka jedzie cały zespół, to jest takie turne. Nie to, że sama z tą walizeczką gdzieś zasuwam, tylko już jedzie jakby cała ekipa i to jest bardzo przyjemne. Ale, no i oczywiście bardzo miłe podróże, także to zostawiłam, ale już nie tak, że jest taka konieczność tego fruwania. Od 6 lat jesteśmy na stałe z Iką w Polsce, także trochę ograniczyliśmy, trochę żałuję, że do tej Gruzji trochę rzadziej jeżdżę teraz. Ale masz taką nadzieję, że gdzieś jeszcze kiedyś się zakochasz w takim miejscu? W miejscu? W miejscu, do czego piwiesz teraz? Podkreślam, w miejscu. Nie, to myślę, że to się zdarza. Zdarza raz i cudnie, że umiałam to w tym momencie. No miałam wtedy 15 lat, no to co się wtedy wie o życiu? Niewiele. Ale czucia tam było miliony. I fajnie, że udało mi się to jakoś to tak zakodować w sobie. I to wiele razy pozwoliło mi też osłonić siebie, bo były rozmaite sytuacje, chociażby moje takie zawodowe, które jakby zbijały mnie tak z tropu, że może powinna być inna, bardziej się dopasować do tego, co jest dookoła. A Gruzja dała mi taką siłę, że jednak to, kim jestem, jaka jestem, no jestem, jaka jestem. I trzeba to pokochać, bo ja się nie dam zmienić. Także już teraz to już chyba jest za późno. Pół wieku to się już tak zacementowałam, zabetonowałam, że już mnie nie ruszysz. Nie mam takiego zamiaru wcale. Katarzyna Pokosińska, Basilaszwili, dzisiaj w naszym studiu Meloradia. Wracamy do państwa za chwilę w kolejnym 7-minutowym wydaniu. To jest program 7 minut na gości. Mój gość, tudzież gościni, przede mną, Katarzyna Pokosińska. Celowo tego słowa użyłem, bo feminatywy ostatnio są w modzie, ale są też kontrowersyjne. Wolisz być gościem czy gościnią?
Nie, jakoś nie jestem, że jak powiem, jakaś radykalna, że ktoś musi powiedzieć gościni. Bardzo fajnie ostatnio pracując z Zenkiem Laskowikiem, Kabaret Tej, który się reaktywował, ma teraz też swój piękny jubileusz, 50-lecie, to bardzo ładnie właśnie Zenek rozmawia z Krzysztofem Jaślerem a propos właśnie feminatywów. I Zenek gra, że tak nie za bardzo trybi, o czym jest mowa. No to chodzi o to, żeby właśnie kobieta nie miała męskiej końcówki. No i Zenek, a to zrozumiałam. Więc bardzo często też jakby to przekładam, jeżeli ktoś się gubi, o co chodzi, to w ten sposób tłumaczę. Tak naprawdę znając chociażby, obserwując, czytając rzeczy z dwudziestolecia międzywojennego, to zauważamy, że tam te gościnie to wszystko to fruwało, to istniało w języku polskim. Wiem, że Boj Żeleński bardzo nie lubił tego, nie wiem z jakich że to powodów, niż tam dalej nie wnikałam, ale jakby tutaj mój radykalizm jest zerowy. Ja byle kogo bym nie zapytał o takie ale może być gościni. Gościni, ach, gościni? Coś jest takiego ładne, eleganckiego w tym, no. Wspomniałeś, że słowo nie jest ci obce, że to jest taki wspólny mianownik, rzecz, na którą zwracasz uwagę, na przykład kiedy rozmawiasz z ludźmi, o, ten ładnie mówi. No tak, od razu to słyszę. A ten kaleczy? Ale nigdy nie poprawiam. Nie poprawiasz? Nie, nie, bo wiem, że to jeszcze bardziej zamyka, jeżeli naprawdę jest coś rażącego, no to wtedy jakoś tam... Ja do tej pory pamiętam, jak wytłumaczałam całe moje towarzystwo, nigdy nie popełni błędu, że w cudzysłowie nie powiem, nigdy. Tylko w cudzysłowie, bo wytłumaczyłam to bardzo jasno, jak mój wykładowca z językoznawca. Proszę państwa, czy mówią państwo, że coś jest w dupiu, czy w dupie? I już nikt nigdy nie popełnił błędu, także tutaj u nas jest zawsze prawidłowo. Nie, ale ja sama wiem, ile ja błędów popełniam, bo co innego, jak jest mowa żywa i mówisz i zasuwasz, jeszcze u mnie jest ta, potok jest bardzo, bardzo szybki, bo ja wydaje mi się, że szybciej mówię niż myślę i coś zahamuję, to już jest po grzybach. Ale jak piszę, to sama widzę, że często też mam, słowniki dookoła mnie są na biurku i często mam sama wątpliwość, ale najczęściej korzystam, uwaga, ze słownika synonimów. Bardzo często chcę jeszcze poszerzać te swoje wyrazy w głowie i poszukuję zamienników. I tu mam największą zabawę, bardzo to lubię. A piszesz cały czas? Tak, ale są to krótkie formy, felietony. Nie mogę tego nazwać skeczami. Nazywam to tak zwane właśnie takie wypełniacze między utworami, na przykład kiedy chcę o czymś opowiedzieć, jakaś anegdota. I to bardzo lubię. Ale najbardziej to lubię pisać książki dla najmłodszych. To sprawia mi największą frajdę. Wiem, że to jest ogromna odpowiedzialność, ale ta poetyka i jakby malarskość tego słowa, szybkość i rytm, to jest coś, co bardzo lubię. I chyba najmłodsi też, bo cały czas dostaję listy od rodziców, bo jeszcze te dzieci często nie mogą same, że powiem, do mnie do trzeci pakośki napisać. To rodzice piszą i że jest wielka frajda. Ostatnio w teatrze po spektaklu przyszła do mnie pani, mama właśnie dwóch dziewczynek, przyniosła moją książkę, która wyglądała jak moja, no nie wiem, godzina pąsowej róży z dzieciństwa, czyli takie po prostu pogięte, zmiędlone. Mówię, tak bardzo przepraszam, że ta książka jest w takiej postaci, ale tyle razy ją przeczytałyśmy, że tak wygląda, także mowa miałam przyjemność. Malina o Malinie, dziewczyna. Tak, o Malinie, tak, jeszcze ta zielona, pierwsza książka. No, mam pewne marzenia związane z tą książką. Mogę powiedzieć do mikrofonu. Bardzo chciałabym pierwszą część Maliny przenieść na scenę. Także tu chciałabym takie szlify reżyserskie, bo ja już dokładnie wiem każdy obraz, jak to zbudować. Mhm. Dialogi są gotowe, bo pisałam je też w taki sposób, żeby się nadawało od razu na scenę. No i wciągnąć dzieci w zabawę. Bardzo, bardzo chciałabym z tego spróbować. Trudne zadanie, bo ci, którzy grali bądź tworzyli dla dzieci, wiedzą, że to najbardziej wymagający widz. Tak, ale ja się nie obsadzę w to. Niech się męczą, prawda? Czyli którzy będą grali. Czyli wrócisz do gdzieś tam tego twojego marzenia z początku kariery, żeby być gdzieś nie z przodu, nie przed widzami, tylko tak, gdzieś z boku. Tak, tak, tak. No, obserwować. Teraz trochę tak w roli takiego demiurga będę, bo najpierw będę to tworzyła, a potem będę kontrolowała. Obsada a kontrolować jest? Lubię. W głowie? No, myślę, że tak. Znaczy jedną osobę na pewno świetnie znasz, bo chyba studiowałeś z Leszkiem Żurkiem. Tak. Bo na Leszka się zasadzam. Leszek, pozdrawiam. Pozdrawiamy Leszka Żurka. Jeszcze nie wie? Nie wie. Dowie się z radia? Dowie się. A myślę, że się ucieszy. Takie wiadomości są zawsze miłe. O! Teraz to już nie wypada odrzucić propozycji, no, prawda? No teraz już niech tam szykuje się do umowy jakiejś. To skoro jesteśmy jeszcze przy tym temacie tworzenia, mówimy, że trudno się dla dzieci gra, a trudno się pisze. Co myślisz, kiedy piszesz dla dzieci? O tym, żeby ich nie znudzić. Nie wiem, powiedziałaś teraz prosto z głowy, czyli z niczego, ale to chyba taka pierwsza rzecz, że
sama pracując z dziećmi, bo w ogóle miałam uczyć, wiesz, jako polonista, to jakby pierwsze zadanie, no to powinnam uczyć dzieci języka polskiego. Więc jakby taki kontakt z najmłodszymi jest bardzo ważny i wiedziałam, że jakby każda strona musi być tak nasycona, żeby nie znudziła, żeby jakby ten czytelnik, najmłodszy czytelnik jakby był cały czas jakby podrywany w takiej swojej aktywności, więc tam w tej książce bardzo dużo się dzieje. Tam są piosenki, tam się klika jakieś linki, rozwiązuje się zagadki, oprócz tego, że idzie akcja. Także tam dzieci mają gdzie poszaleć. Ale chyba właśnie o tym myślałam, żeby trzymać uwagę, nie zanudzić, żeby było śmiesznie, żeby miał się z czego pośmiać, żeby się zastanowić, zapytać się mamy, o co chodzi. No tak, bo konkurencji masz sporo. Dużo się przecież mówi o tym, że dzieci są przebodźcowane, że dużo jest przecież tej elektroniki i tak dalej. To już kolejny, no właśnie, od tej elektroniki chciałam odciągnąć. One tam mają, jeżeli chcą, to sobie na tablecie mogą wstukać na przykład Manamu piosenkę, która tam jest, bo jest stare radio, które gra muzykę, zresztą od razu swoją ulubioną z dzieciństwa tam umieszczałam. No i to fruwa. Muszą rysować na przykład saturator z opisu i przysyłają potem jakieś takie koślawe, takie fajne szafki z rurkami, dziwiąc się, co to w ogóle jest, taki saturator. Więc jeszcze takie właśnie podróże i w czasie z mojego dzieciństwa. No duża, duża frajda. Także no mam nadzieję, że to się uda. Podróż do dzieciństwa jeszcze chciałbym odbyć z tobą, bo jeszcze jeden pomysł mam i taki przyszedł nawet w trakcie naszej rozmowy do głowy. Ale to za chwilę. Dobrze. 7 minut minęło. Nie uciekam. Katarzyna Pachoć. Nie mogę wymówić nazwiska Pakosińska. Myślisz, że to jest jakiś problem? A wierciło ci gdzieś dzisiaj w nocy? Jakieś dziury w ścianie? No, wierciło. No to dlatego. Dlatego Basilaszwili mi lepiej idzie. Ale niż Pakosińska. Ale Basilaszwili idzie, tak, bo jest bardziej szeleszczący. A tu wierty jednak. No tak, to już osobna historia, której teraz nie będę opowiadał. Wracamy za moment. Katarzyna Pakosińska ze mną w studiu. Wracamy do rozmowy. Wspomniałem o tym powrocie do dzieciństwa. To może od tego chciałbym zacząć, bo gdzieś bardzo mnie rozśmieszyło zdanie w jednym z wywiadów, w którym powiedziałeś, że byłaś taką swoją ciocią, kiedy byłaś mała. Taka byłaś jakaś taka poważna i trochę lekko kujonka też, tak? No tak. No. Naprawdę chcę o tym mówić. Jeszcze bardziej mnie rozśmieszyło, to że nadrabiasz teraz. Czyli co, dzieci nie jesz? A, myślę, że tak. Bo ja mam siostrę. Mhm. Siostra jest ode mnie 5 lat młodsza, Magdzia. Magda jest wykładowcą Akademii Medycznej w Warszawie. No więc jest poważną panią doktor z doktoratem. I moja siostra była totalnym wariatem. Huśtała się na trzepakach, skakała po drzewach. No w ogóle jakby no żywe srebro. Ja natomiast byłam dziewczynką, która patrzyła na to wszystko z okna domu, malując sobie jakieś książeczki, w ogóle czytając jakieś właśnie takie, jakieś takie, no w ogóle w swoim świecie patrzyłam. Czasami dostawałam jakieś gumy balonowe, to tym dzieciom zrzucałam po prostu, no bo chociaż żeby taki jakiś kontakt z nimi nawiązać, więc mi odmachały, że Kasia jest w domu, rzuciła im gumę. Ale marzyłam, żeby tam z tymi dzieciakami w tej piaskownicy i kręcić się na tym trzepaku, ale wiedziałam, że tam za bardzo niewysportowana, zaraz to jakoś tak wolałam posiedzieć w swoim świecie. I teraz się zrobiło tak, że moja siostra właśnie jest pełna powaga. Magda, wiem, że mnie teraz zatłuczesz, ale moja siostra w życiu nie wypiła łyka alkoholu. To jest tak, że nawet na Sylwestra, nawet szampan, nic po prostu. Jest absolutnie tutaj, jest zabawa jak dzieci w piaskownicy cały dzień, ale nawet ani kropli. A u mnie poszło to właśnie w tą stronę, więc wydaje mi się, że muszę nadrobić to, czego w dzieciństwie jakby nie narozrabiałam, nie wykręciłam na tym trzepaku tej akrobatyki. Więc to mi się chyba teraz równoważa. Ale bardzo dobrze, że to się wydarzyło. Bo myślę, że potem jak już nadchodziłby koniec, to bym żałowała, że czegoś nie zrobiłam. A myślę, że ja nie będę żałowała, że czegoś nie zrobiłam. Bo myślę, że ta energia na szczęście mi pozwala nawet na takie opóźnione nadrabianie czasu. No tak, tylko że jak już się ma więcej niż 10 lat, to pewnych to rzeczy nie wypada, nie? Jakich? No nie wiem, no na trzepaku, tak? Wisisz na trzepaku. Na trzepaku. Ale mi wszystko wypada. Ja zauważyłam nawet reakcję jak ludzi, jak coś, nie wiem, na przykład idę, czasami się zapomnę, śpiewam na ulicy. A, to pani Kasia może ćwiczy coś, może się do czegoś przygotowywuje. No więc ja mam naprawdę dużą dyspensę od strony jakby ludzi, więc to jest bardzo, mi bardzo dziękuję za to. No nie, no wydaje mi się, że też dostałam taką cudną szkołę, ponieważ miałam przyjemność i poznać i Mirę Zimińską, Segietyńską, i Hankę Bielicką, i Renę Kwiatkowską. I widziałam to, co one robią na scenie. I kompletnie tutaj nikt nie myślał o jakiejś metryce, o PESEL-u, bo to po prostu było absolutnie nieistotne. Istotna była energia, to ich obserwacja, jakby kontakt, relacje z drugim człowiekiem i to było cały czas cudne, żywe. No nie wiem, no mam nadzieję,
że uda mi się to przenieść również w mój życiorys. Że te lata będą leciały, ale ta energia słabnąć nie będzie. I będę do końca wykonywała jakieś naprawdę przedziwne historie, które również mnie będą zadziwiać. A to szaleństwo czasami wymyka się spod kontroli? U mnie jest taka historia, że zawsze mi się wydawało, że... ciekawe jestem, czy mogę o tym powiedzieć, ale chyba mogę. Zastanawiam się, czy puenta będzie. Pewien projekt, który gdzieś tam wisi w powietrzu, wymaga tego, żebym była absolutnie poważna. Absolutnie nie mogę użyć żadnych swoich ulubionych i naturalnych historii, typu na przykład drgnienie nawet do uśmiechu. Mhm. Więc wydawało mi się, że to zadanie będzie dla mnie nie do wykonania, ponieważ ja cała jestem po prostu uśmiechem i ciężko mi jest kompletnie jakby to zamknąć. Okazuje się, że jeżeli jest wyzwanie i ktoś się mówi, że tak, no to to we mnie się budzą wszystkie siły i ja to, że tak powiem, wykonuję. Ale dlatego, że mam nad tym kontrolę. Ale gdyby poszło to w drugą stronę, gdyby na przykład był jakiś taki projekt, który wymagałby publicznie kompletnego wybeszenia się i takiego szaleństwa, to wydaje mi się, że to byłoby dla mnie większe wyzwanie. Bo tak kompletnie na luzie jakby ze wszystkim. A kiedy tam jakaś nutka kontroli, nie wiem, czy to jasno mówię. Masz taki lekki squeeze w oczach. A myślę, tak, że słuchacze, ja podążam. Co jej chodzi? Ale no tak, no ja lubię mieć pod kontrolą dużo rzeczy. Ja pracuję nad tym, żeby tego coraz mniej było, żeby też w domu mieli bardziej poluzowane, bo jednak jak się ustawiło takie, wiesz, tory, ja sama sobie bardzo wysoko poprzeczkę zazwyczaj stawiam. I tak jakieś powinności zupełnie bez sensu. Staram się od tego odchodzić. Naprawdę lepiej się żyje. Takie staranie się, które teraz właśnie mówimy, że muszę się postarać. W nosie mam. Mhm. No nie ma, że starania. Po prostu trzeba być ze sobą fajnie i patrzeć na drugą osobę, na jej jakieś pragnienia, marzenia. A takie staranie to zazwyczaj jest, kojarzy mi się już teraz z jakimś takim, jak to nazwać, no z czymś, co się potem dzieje niefajnie. Bo jak ty się starasz, to potem chcesz, żeby ta osoba, dla której na przykład ty się starasz, żeby ci powiedziała, ale super. A ta osoba nawet nie wie, że ty się starasz, bo wydaje się jej, że to jest absolutnie naturalne w twoim wykonaniu. A to nie jest naturalne, bo ja się staram. To jest gruba sprawa. Bo to jest zawieszone w takiej teorii. To dlatego. Zawieszone w teorii? Tak, bo gdybyś powiedziała o konkretnej osobie, że teraz ty się starasz, a ktoś tam inny się... Dobra, chodziło o zupę grzybową. No na przykład. I teraz wyjaśni, bo co będzie z zupą, tak. To już wiadomo. A powiedz, porównujesz się do, masz takie punkty odniesienia w zawodzie na przykład. Mówię, ta fajnie zrobiła program, to chciałabym taki zrobić, albo taka nutka zazdrości się pojawia. Nie, ja mam niestety bardzo stare autorytety, typu na przykład Sofia Loren, albo Kalina Drusik, taka kobiecość, która gdzieś tam właśnie jest na tej scenie i jest tej swojej aurze i tak naprawdę, mówiąc krótko, ma w nosie, co się dzieje dookoła. Więc ja chyba trochę jestem takim właśnie niezależnym duchem. Ja wiem coś, co się dzieje dookoła, ale jakoś tak, jeżeli wnoszę na scenę, to mam jakiś chyba swój świat i tą swoją poetykę i tak staram się ją osłonić. No i wydaje mi się, że to jest największa wartość. Jakbym się ścigała i jakieś takie porównania włączała, a to też jest kolejna rzecz, bo jestem z takiej rodziny, bardzo lubiły te wszystkie cioteczki zestawiać, jakby szczególnie dziewczynki, które dorastały. No ja z moją siostrą, no dźwigamy takie brzemię, bo byliśmy cały czas porównywane. A ta bardziej żywa, a ta spokojna, a ta lepiej, a ta piątka z tego, a ta lepsza na WF-ie. I to cały czas było takie porównywanie, więc ja z moją siostrą powiedziałyśmy sobie kiedyś, jak będziemy miały dzieci, to po prostu weźmiemy wielki młotek i walniemy się w łeb, jeżeli któraś z nas będzie robiła to samo jakby naszym dzieciom. Więc to była pierwsza zasada, jaką wprowadziłyśmy, żeby tego po prostu nie robić. Bo porównywanie jest niefajne, bo każdy z nas jest cudowną istotą i każdy niesie jakby tyle talentów i tego wszystkiego jedynego niepowtarzalnego, że to raczej fajnie to zestawiać i na styku tego spotkania robić zupełnie nowe rzeczy, bo to wtedy naprawdę można w kosmos polecieć z radości. Także to jest mój kierunek. I w tym kierunku idziemy i na tym kończymy. 7 minut minęło już jakiś czas temu, nie chciałem przerywać. Ale widziałam, że kończyć. Zaraz wracamy. Katarzyna Pakosińska jest dzisiaj ze mną. Ale prawda, mam takie buty. Bez zegarka wtedy prowadzę konferencję. Z 45 minut i natychmiast muszę je zdjąć. A my już zaczęliśmy. Tak, poważnie? Zaczęliśmy. Tak. To powiedziała Katarzyna Pakosińska. Tak, myślałam, że jestem na stronie. Nie na stronie, tylko na antenie już. Na antenie. Ale te buty to całkiem niezła sprawa. Tak. Ale nie już takie 7-minutowe, takie sandały musiałabym. Wtedy takie z paskami, że bardziej, tak,
ucisk będzie większy i może 7 minut. Wymierzę to. Tak, bo jakoś na 7 minut się nastawiłam. Mówię za szybko, wiem. Za szybko mówię. Tak? Tak? No ty jesteś jak mężczyzna, no to ty chyba lepiej wiesz. Bo to mężczyźni się gubią, jak kobiety mówią za szybko. Mówię za szybko? Nie, wydaje mi się, że nie. Okay. Ja mam słuchawki na głowie i słucham też trochę jakby, jak to słuchacze mniej więcej mają. A ty teraz. Masz się z opóźnieniem. 7-minutowym. A tak jakoś, a ty o. Nie, nie. No dobrze, jest wszystko super. Wszystko super. Zapytam teraz o taki, wiesz, taką technologię. O technologię tworzenia żartu. Bo jak ktoś się zajmował na co dzień tym, to wie doskonale, gdzie puenta, gdzie trzeba odpuścić, gdzie przywalić. I teraz zapytam, czy nie jest to uciążliwe w pewnym sensie dla ciebie na przykład, że ktoś tam stara się jakiś super żart opowiedzieć, a ty już, no dobra, już wiem, co będzie. Znaczy żart to przede wszystkim rytm. Mhm. Więc jeżeli jest rytm, a to można w wielu miejscach wprowadzać. No na przykład, no oczywiście są formy stand-upowe, są formy kabaretowe, skeczowe, jest opowiadanie żartów, ale również jest to komedia w teatrze, farsa. No i na przykład teraz grając w Teatrze Kapitol, mamy bardzo fajną, nową sztukę, prezent urodzinowy. Tam zmieniają się obsady. Mamy tak, no bo wiadomo, teraz wszystkich zebrać, no to jest bardzo trudno, więc, że powiem, partnerzy i partnerki mi się zmieniają. I widzę, że jest czasami tak, że no, każdy ma swoje inne jakby podanie, jakby czucie danego tekstu. I widzę, że nawet jeżeli jest inne podanie, ale się aktor trzyma rytmu, to zawsze jest to coś na końcu, czyli właśnie mamy puentę i jest śmiech publiczności. Także to mi tylko utwierdziło, że te rytmy są bardzo ważne. To jeszcze Emilian Kamiński w Teatrze Kamienica bardzo tego pilnował i tak mówię, o co chodzi? A już wtedy przecież już doświadczenie kabaretowe było, ale co Emilian tak nas pili, żeby dokładnie mu w tej melodii powiedzieć? Ja mówię, aha, w tej melodii. No to już mam. Także to jest bardzo ważne. Fajnie jest też wiedzieć, o czym się mówi, bo to jest czasami nawet kluczowa sprawa, bo jeżeli człowiek nie wie, jakby prowadzi żart i nie wie, znaczy po prostu tylko z tekstu, z wyrazów coś tam czyta, a nie ma w środku tego czegoś, co przekazuje, no to też może się to wszystko wywalić. Co jeszcze z takich fajnych rzeczy? I w skrócie. Najlepiej nie rozwlekać, szybko i do puenty, raczej wędrować, chyba że żart polega na tym, żeby właśnie nakręcić sytuację, potem bum, puenta na koniec. Ale jest dużo sposobów. No na pewno nie jest to dużo przymiotnikowe rozpisywanie się, tylko to rzeczywiście trzeba mieć konkret i wiedzieć, do jakiej puenty się rusza. Nie, bo jak nie, to suchar wychodzi. A suchary też są fajne. Lubisz suchary? Bardzo. Ale opowiadać czy słuchać? A jedno i drugie. Tylko jak mówię suchara, uwaga, suchar będzie. Więc robię forpocztę, żeby już widza przygotować. Nie było kompromitacji. Żeby nie było kompromitacji, że tam się tym bawię. No. Bardzo lubię krótkie zagadki. No, ostatnio na przykład, no, mogę na przykład nawet teraz powiedzieć, bo to jest taka ładna. Ładna jest ładna. Jak się nazywa taki przeciągły płacz małego raka? Wycieraczka. No i jest ładne słowo. No. No i nie jest to suchar, to jest taka zagadka. Takie zagadki też bardzo lubię ja. Myślę, jaką bym ci mógł zagadkę zadać tutaj. Więc do głowy nie przychodzi. Jesteś po jedzeniu jesteś? Nie. Aha, to. Nie jesteś a to może zgadniesz, jak jesteś nie po jedzeniu. Jak się nazywa kot, który leci? Kotlecik. No i takie, wiesz... Takie wychodzę historie. Na mało błyskotliwego chyba. Nie, po prostu, no ja wiesz, ja w tym siedzę. A poza tym lubię fajne słowa. Na przykład mam takie słowa, których nie lubię. Odgniot, baton, bidon. To są jakieś takie, no nie lubię. Salceson. Coś jest niefajnego w tych słowach. Ale na przykład lubię ładne frazy, które na przykład od razu wyłapuję. Ostatnio taki był mały sklepik w górach z galanterią skórzaną. I tak wisiały tam jakieś torebki, jakieś tam kierpce i był napis taki reklamowy. Świata nie zmienisz, ale pasek możesz. I takie rzeczy wsiąkają w głowę natychmiast. To też kolejne pytanie o obserwację świata, bo jeżeli nie obserwujesz tak z taką uważnością nie patrzysz wokół, to ale wtedy... oczywiście, że tak. Trudno. Oczywiście, że patrzysz. Tak. Wydaje mi się, że satyryk, jak się odłączy od obserwacji, no to się już traci. Mhm. To już jakby nie mamy o czym mówić, a mamy komentować rzeczywistość, która jest wokół nas, pewne relacje, które się tam dzieją i to jest niezbędne. No.
Zresztą zawsze podkreślam, to chyba było u Bergsona w eseju o śmiechu, że im człowiek bardziej inteligentny, tym bardziej skory do śmiechu. Więc to niech będzie dobrą zachętą, żeby jednak się śmiać. Że to jest jednak ważna historia. A za śmiechem idzie wiedza. Ale zdarzyło ci się tak w takim towarzystwie się znaleźć, że tak w żadną stronę się nie dało, bo poczucia humoru nie było? Tak. Bardzo fajnie, jak druga strona się przyznawała, ale ja nie mam poczucia humoru. Ale taka świadomość jest, też jest ważna, jest świadomość, prawda? Jest bardzo ważna. Ja wtedy wiem, jakby z kim rozmawiam. Ale naprawdę taki największy strach mój to jest przed ludźmi, którzy naprawdę tak nie mają poczucia humoru i nie zdają sobie z tego sprawy. Mhm. I tych osób tutaj u nas w mediach jest dosyć sporo. I to potem są efekty i kwiatki tego. Bo wtedy nie ma dystansu, nie ma w ogóle patrzenia na drugą osobę, nie ma słuchania. Tu się dużo rzeczy od razu wyłącza. No tak, bo to za brakiem poczucia humoru idzie parę rzeczy jeszcze innych. I tu jest strach. I tu naprawdę jest dla mnie. Nie wiem, jak tak dotrzeć. Często osoba myśli, że na przykład, że jest śmieszna. Ale to wtedy podbijam jej śmieszność, ona czuje się jeszcze bardziej śmieszna, a ja się też bawię. Więc to taka trochę przewrotna wypowiedź. Ale zawsze się staram, żeby jednak osoby obok mnie się czuły bardzo dobrze, więc tutaj... O, właśnie staram się, a miałam się nie starać. To jest moje postanowienie na ten rok, żeby się nie starać po prostu tak bardzo. Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Nie, bo ja się zawsze tak staram. Więc to jest takie moje teraz postanowienie, żeby tak trochę odpuścić. Żeby więcej tego słowa puść i powietrza wprowadzić. Dobrze, wpuszczamy powietrze. Dobrze zrobić, tak. Wpuszczamy powietrze. 7 minut minęło. Zaraz wracamy. Katarzyna Pakosińska i nasze ostatnie 7-minutowe spotkanie w programie 7 minut na gości. Chcę zadać pytanie, którego raczej nie powinno się zadawać, bo to takie... No przecież wiesz, ile mam lat. Wiem. To już dawno, to już dawno no, wiem. Też... Co by było, gdyby? Bo to jest zawsze takie, niektórzy nie lubią gdybania. A ty myślałaś kiedyś, co by było, gdybyś na przykład została w tych marzeniach, które miałaś kiedyś? Nie poszła w drugą stronę? Nie poszła w ogóle na scenę? Ja poszłam w kierunku swoich marzeń. Mhm. Ale wczoraj zadano mi pytanie, które też mnie tak zastanowiło, jak i teraz właśnie pytasz mnie o to, gdyby. Ale na przykład, o czym bym rozmawiała, jakie miałabym jakby pragnienia, marzenia podczas spotkania takiej herbatki z Panem Bogiem. I to było takie wow, w co ja bym od razu jakby, w którą stronę bym poszła, o czym bym powiedziała, co bym chciała zmienić. I to rzeczywiście tak zamotało się, herbatka z Panem Bogiem i tak o rany. I co teraz, mając jakby taką siłę, że można było coś zmienić. Ja jestem rebeliantką. Od razu mówię, że to chyba już do końca mi to się nie wyłączy w życiu. Lubię pod prąd, mimo że cały czas jakby mam taką wrażliwość, że mnie to bardzo dużo kosztuje, ale te koszty są mniejsze niż ta frajda, która się pojawia przy tym, że jestem gdzie indziej. Ale gdyby, jak powiedziałaś, gdyby, no tak naprawdę są dwie rzeczy, które bym naprawiła, gdybym mogła cofnąć czas, bo moim marzeniem było znać wszystkie języki świata. Ja zawsze chciałam, gdziekolwiek w jaką część świata pojadę, to rozmawiać w języku, w miejscu, w którym jestem. To by było cudne. Druga rzecz jest taka, że uciekłam od wiolonczeli, bo zdając do szkoły muzycznej, miałam lat 11, zdawałam na fortepian, ale przydzielono mnie do grupy wiolonczeli, bo podobno mam jakieś predyspozycje, jakieś ręce układają się, coś tam. No ale 11-letnia dziewczyna, jaka wiolonczela, człowieku, idź z tym. No i w końcu chodziłam do ogniska muzycznego, tam naprawdę ten fortepian był ukończony, ale nie szkoła muzyczna. Także teraz tak patrzę, to bym wróciła te dwie rzeczy, że języki i ta wiolonczela, instrumenty, bo bardzo mi brakuje takiego grania na instrumencie. No to był piękny czas. A w tym roku też sobie postanowiłam, że wrócę do malarstwa, do rysunku. Już sobie nakupowałam sobie tam płócien, mam jakieś papiery, więc też będę chciała tak wysłupać trochę odrobinę takiego wolnego czasu, żebym mogła tak zupełnie sobie wejść w ten swój kasiowy, pakosiowy świat. Ten inny, niż jest jakby raczej wszystkim znany i trochę tutaj się, żeby powypowiadać, ale bardziej dla siebie, no bo przecież nie będę gdzieś tego puszczała bez w świat. Bez starania się, jak rozumiem. Bez starania się, po prostu tak to namarzę, bez gumki myszki, nie? Pomyślałem tak, że Leszku, Żurku powiedzieliśmy, a nie powiedzieliśmy o twoim mężu w ogóle nic. No i teraz będzie, nie, no powiedziałam raz, że Ika, nie, no. Tak, ale tak malutko i zdawkowo, to chcę zapytać a propos tych języków jeszcze, jak to jest z wami?
Ika się bardzo szybko nauczył języka polskiego. I to proszę nie mówić dlatego, że jestem polonistą, bo to raczej nie pomagało w tej sytuacji. Ale w ciągu pół roku Ika, nie znając naprawdę języka, przyjechał tu do Polski. No znał oczywiście, dziękuję, przepraszam, kocham cię. I tym jakoś operował. Ale dwa semestry zaliczył w Polonikum na Uniwersytecie Warszawskim. Tak bardziej gramatycznie i tutaj było tak kształcenie Iki. Ale w domu, seriale, radio, no przecież serial pierwszy, który obejrzał, to był Czas Honoru, więc przez jakiś czas Ika się witając mówił serwus. Więc to było urocze. Także ma bardzo dużo własnego słownictwa. Na przykład w domu nie mamy widelcy, tylko wiladelce. I takie rzeczy pilnuję, żeby to się nie zmieniało, bo to jest cały urok. Ale oczywiście język polski. Ale czasami jest tak, że jak cała rodzina się zjedzie, to jest taki tygiel językowy, że ja czasami się zastanawiam, w jakim języku ja teraz mówię? Czy jest to polski, angielski, rosyjski, gruziński? Bo wszyscy, jak już jesteśmy w takim właśnie rozgadaniu, to wszystko tam fruwa. No i to jest fajne. To daje ogromny dystans. Zresztą też często z Iką rozmawiam, że jakby przekroczenie i wejście w inną kulturę daje takie nowe spektrum, taki dużo takiej pokory, dystansu. To jest bardzo fajne. I wiem, że dużo osób, które żyje też w innej kulturze, fruwa, poznaje. Nie wiem, ostatnio spotkałam koleżankę, która w ogóle 2 tygodnie spędziła na pustyni, bo chciała się w ogóle, dziewczyna, która też korporacje, bardzo tak umysł ścisły, i nagle pustynia, beduini, gwiazdy, namioty. I powiedziała, o jacie, gdzie w ogóle jestem, w innym miejscu. Więc to w ogóle bardzo polecam osobom, które czasami gdzieś tam się zapętlimy, jesteśmy w jednym miejscu, tak nie wiemy, gdzie dalej pójść. To wtedy najlepiej zrobić, kompletnie szmyrtnąć tam, gdzie byśmy się kompletnie nie spodziewali, ale wyjść z tych ciepłych kapci i spróbować czegoś zupełnie innego. Bardzo często się wróci na to stare miejsce, bo po prostu się na przykład bardziej je doceni. Ale taki oddech, no to wydaje mi się, jest cały sens życia i trzeba takie rzeczy robić. A show biznes i wciąganie małżonka w, znaczy wciąganie, może złego słowa użyłem, ale takie chyba automatyczne ustawienie go gdzieś w, tak, ujawniliśmy się jako para w programie Power Couple. Tak. To było takie po-covidowe, takie pierwsze nasze wyjście. I to skutecznie. I to tak, i to było takie skuteczne pojawienie się, bo pojechaliśmy tam na chwilę, a doszło do puenty i do finału. No i stąd może już tak, ale to długo była podejmowana decyzja, czy... No przede wszystkim ja się bałam też o Ikę, no jest cudzoziemcem. Tutaj wiedziałam, że będą konkurencje i język polski będzie fruwał. No jak się odnajdzie? Okazuje się, że najlepsza decyzja świata, bo i Ika bardziej uwierzył w siebie, zresztą fajnych kumpli, wreszcie facetów, bo u nas jest taki babiniec w domu, więc on wreszcie miał ten testosteron obok siebie. A ja mogłam wtedy powiedzieć to magiczne słowo puść, że nie to, że on sobie nie poradzi, że ja muszę cały czas osłaniać, żeby tam, żeby ktoś go, nie wiem, jakoś nie zranił, nie obraził, a tu się okazuje, że on sobie świetnie daje radę, więc ja taki krok do tyłu dla mnie to też było bardzo ważne doświadczenie. Dla naszego małżeństwa przede wszystkim, także ale naprawdę, no Ika wiem, że zaistniał, ale robi swoje rzeczy, także już to jakoś ogarnia. I mniej się denerwuje na przykład po występach, bo już teraz bardziej rozumie, jak do mnie przychodzą osoby po występie, na przykład właśnie porozmawiać, jakiś autograf wziąć, to już nie chce w pysk, tylko już wie, że tak trzeba. Zdążyłam 7 minut? Tak, jeszcze 20 sekund mamy. Proszę Państwa, proszę się trzymać, proszę się nie dać, proszę się uśmiechać z największą pogodą. Co ja mogę tak szybko powiedzieć w te 20 sekund? Jak farmaceuta troszeczkę, prawda? Tak, bez myślenia w ogóle, tak? Bez myślenia, tak. Potem przyjdzie refleksja. Najlepsza energia i do zobaczenia, jak gdzieś na trasie poruszam w Polskę. Tak, to jeszcze powiemy o tym za chwilę w pożegnaniu, bo taka jest konstrukcja programu, żeby ją żegnać teraz. To za chwilę, zaraz. Tak. Katarzyna Pakosińska się przeżegna. Kończymy to spotkanie. Kończymy, mówię z wielkim żalem. Koniec tego gadania. Katarzyna Pakosińska-Basilaszwili. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Super się rozmawia, super się gada, no ale cóż. Czas to chodźmy gdzieś w miasto. Idziemy w miasto. Tak. My idziemy w miasto, państwa zostawiamy. Jutro nas słuchajcie. Ale ja potem też do państwa w miasto pójdę. I Siedlce, Białystok, i Łódź, i Zduńska Wola. No furwamy po całej Polsce. I będzie się działo. Tak, i zapraszam potem za kulisy, bo mój występ nie kończy się, jak jestem na scenie, tylko jak już potem sobie tak siedzimy, wtedy jest najfajniej. I tam jest szaleństwo. Tak. Jeszcze raz wielkie dzięki. Player.meloradio.pl. Tam jesteśmy cały czas i będziemy. No i kiedy tylko skończymy tę rozmowę, to na YouTubie również się pojawiamy i zobaczą państwo już te kolczyki, które tak się obijały gdzieś tam. Właśnie, że nikt nawet mi ich nie zdjął, bo zazwyczaj to proszę to zdjąć jest. A no. Taka wolność. Bardzo dziękuję i pozdrawiam realizatora dzisiejszego spotkania. Do zobaczenia.